Agencja Informacyjna Pracodawców RP, zaglądamy do dzisiejszych gazet. Gazeta Wyborcza, strony poświęcone gospodarce o zbędnym rozciąganiu deficytu, ponieważ rząd ma się dziś zajmować nowelizacją tegorocznego budżetu. Czy sytuacja finansów państwa jest tak zła, że potrzebna jest pilna nowelizacja tegorocznego budżetu? Ekonomiści są zgodni. Nie ma takiej potrzeby. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Temat ten pojawia się również w dzisiejszym Pulsie Biznesu. W materiale na stronie 6 o drugim dnie budżetowej noweli. W Gazecie Wyborczej jeszcze o prezydencie, który pokazuje projekty ustaw związanych z kwotą wolną i niższym wiekiem emerytalnym. Andrzej Duda skierował takie projekty do Sejmu, a także o rządzie, który plącze się w sprawie 500 zł na dziecko. To w Gazecie Wyborczej. Zaglądamy do Rzeczpospolitej. W dzisiejszej Rzeczpospolitej między innymi ranking najcenniejszych polskich marek w 2015 roku. Bo okazuje się, że polskie marki nabierają mocy, a ich wartość stale rośnie. A statuetkę dla najcenniejszej polskiej marki, jaką jest Orlen, wręczał między innymi prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski. Więcej na temat tego rankingu i jakie firmy się w nim znalazły w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A w Rzeczpospolitej jeszcze na stronach poświęconych ekonomii i rynkowi o gospodarce, która rośnie, ale jak się okazuje, rosną również długi firm. Konkurencja się zaostrza, a deflacja utrudnia przedsiębiorcom osiąganie dobrych marż. Dlatego rosną zatory płatnicze i co zaskakujące, już co siódma giełdowa firma jest wpisana do Krajowego Rejestru Długu. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Prezydent Andrzej Malinowski był dziś gościem poranka TOK FM w programie EKG. O czym była tam mowa? Zapraszamy na profil pracodawców RP na Twitterze, a także na profil pracodawców RP na Facebooku.